Witajcie drodzy słuchacze! To jest seria podcastowa Szklanka pełna kultury w podcaście Szklanka do połowy pełna. Zaczynamy. A w dzisiejszym piątym odcinku. Serii Szklanka Pełna Kultury opowiem Wam o dwóch takich dziełach kultury, które ostatnio wywarły na mnie naprawdę duże wrażenie. I to po pierwsze będzie serial Tokio Vice, który można oglądać, wyszedł ostatnio drugi sezon na HBO Max, a drugim z tych dzieł będzie film Strefa Interesów, który dostał dwa Oscary w ostatniej, na ostatniej Gali Rozdania Oscarów w 2024 roku. No i jest to też duża rzecz, bo producentką tego filmu była Polka i ten film został w ogóle wyprodukowany jako koprodukcja polsko-amerykańsko-brytyjska, także no, jest to dzieło wybitne. Porozmawiamy sobie i o tym serialu, i o tym filmie, także zaczynamy. Po pierwsze, musicie wiedzieć, że serial Tokyo Vice jest historią, która rozgrywa się wokół młodego amerykańskiego dziennikarza śledczego, który przybywa do Japonii i prowadzi śledztwo o korupcji w japońskiej policji. I też śledztwo to ogniskuje wokół działań Jakuzy. I to pokrótce tyle, co musicie wiedzieć. Ja tutaj nie będę wprowadzał Was w dalsze spoilery, natomiast powiem Wam, co uważam za plusy, ich jest bardzo dużo, no i też trochę jakichś tam minusów, ale na pewno jest to serial wart obejrzenia. I zaczynając od plusów, to słuchajcie, no to jest historia oparta na faktach. Rzeczywiście jest ktoś taki, który nazywa się Jake Adelstein. I rzeczywiście napisał on książkę pod tytułem Tokio Vice. To jest jego autobiograficzna historia, która opowiada właśnie o tym, że Amerykanin przybywa do Japonii w latach 90. Jest młodym dziennikarzem, który dostaje się do gazety Meicho, takiej jednej z największych, czy nie wiem, być może nawet największej gazety tokijskiej. Jako pierwszy, pierwsza osoba, tak zwany Jin, czyli osoba z poza Japonii. No i właśnie wokół niego rozgrywa się fabuła tego serialu. A przechodząc właśnie do historii opowiadanej w tym dziele to większość fabuły rozgrywa się właśnie na terenie Japonii i to jest dla mnie mega duży plus że aktorzy, w tym ci amerykańscy czy też innych narodowości, mówią po japońsku. Nie wiem, czy to było zrobione jakoś przez AI, technicznie, czy oni rzeczywiście nauczyli się japońskiego, ale po prostu no, jesteśmy w Japonii. I to jakby ta immersja jest tym większa, że właśnie wszystkie postaci, które występują w tym serialu, rzeczywiście mówią po japońsku. Oczywiście zdarzają się dialogi, które są prowadzone po angielsku, ale one mają sens fabularny. Także to nie jest tak jak na przykład teraz jest serial Shogun na Disney Plus, i tam Portugalczycy, którzy są w Japonii w XVI wieku, mówią po angielsku. To jest jakiś Pomieszanie z poplątaniem. No dla mnie to jednak mnie wytrąca z, z odbioru serialu. Natomiast tutaj rzeczywiście zarówno bohaterowie, którzy pochodzą z Europy, jak i z Stanów Zjednoczonych mówią po japońsku. Kolejna rzecz to historie bohaterów. Ci bohaterowie to są ludzie z krwi i kości, którzy mają swoje wady i zalety, swoje problemy życiowe. Mają swoje blaski i cienie, mają także no, to, co czyni ich właśnie takimi bliskimi nam, oni mają takie prawdziwe życie. To nie jest tak, że ktoś po prostu nie chodzi do pracy, tylko w ciągu dnia wypija sobie kawkę i rozmawia o jakichś tam sprawach miłosnych, tylko rzeczywiście tutaj te osoby, widać ich zarówno życie zawodowe, jak i życie osobiste, które się przeplata, no tak jak u każdego z nas. A teraz powiem wam kilka słów o tych bohaterach, którzy otaczają naszego głównego bohatera, czyli Jake'a. I tak mamy Samantę, która jest Amerykanką, taką współczesną damą do towarzystwa. Na początku dowiadujemy się, że ona miała przyjechać do Japonii w celu szerzenia chrześcijaństwa jako taka świecka misjonarka, ostatecznie skończyła jako taka współczesna gejsza pani do towarzystwa. Później stara się wybić jakby na niepodległość i jakby oprócz tego, że Współpracuje z Jakuzą, to stara się też mieć swój własny klub i zarządzać tym klubem, właśnie takich pań, które może nie, nie kończą jakby z, z tymi klientami w łóżku, natomiast one są takimi paniami do towarzystwa, które siedzą, rozmawiają w klubie, słuchają muzyki, słuchają żartów tych mężczyzn, którzy przychodzą tam do tego klubu, piją z nimi alkohol i po prostu spędzają z nimi miło czas. Kolejnym bohaterem, moim ulubionym, który występuje w tym serialu, jest. Sato. To jest młody chłopak, który jest. Członkiem jednego z konkurujących gangów jakuzy z Chihara Kai. No jest to facet, który pod taką grubą skórą jest wrażliwy. To się odznacza między innymi tym, że boi się o swojego młodszego brata, żeby nie skończył tak jak on właśnie w gangsterce, tylko żeby wyszedł na ludzi, żeby był, skończył studia i tak dalej. Stara się m.in. pełnić rolę ojca dla swojej partnerki syna, także jest takim rodzinnym. Rodzinnym mężczyzną, który po prostu wpakował się w takie towarzystwo i stara się odnaleźć w tej rzeczywistości gangsterskiej. Widać, że on jest taki lojalny, ma takie poczucie winy, że wyszedł ze swojej rodziny, że został opuszczony przez swoją rodzinę i przez to wpadł właśnie w ramiona tej jakuzy. Natomiast podsumowując tą postać jest ona bardzo niejednoznaczna, skonfliktowana, widać, że miota się między właśnie tym światem gangsterskim, jakimiś tam wątkami miłosnymi, lojalnością wobec swojego ojca chrzesnego, a takim powrotem na łono rodziny, także jest to fascynująca postać, fascynujący bohater. Dalej mamy Ishide, czyli szefa Oyabuna, czyli tak zwanego ojca chrzestnego tego gangu Chihara-kai, który jest szefem Sato. To jest taki, no można by go przyrównać właśnie do ojca chrzestnego granego przez, przez Marlona Brando, bo jest to taki stary wyjadacz, który no, ceni sobie lojalność, zasady jakieś takie wpojone mu lata temu przez wcześniejszych tych ojców chrzestnych tej jakuzy japońskiej on na przykład nie uznaje w ogóle walki na broń palną ewentualnie uznaje walkę jeżeli jest do tego zmuszony to na po prostu na pięści także jest on takim człowiekiem który należy do starego świata który mierzy się z wyzwaniami świata nowego a jego największym wrogiem, i takim można powiedzieć, że drugą stroną medalu w tej walce jest Tozawa, który jest przeciwnikiem Harakai, prowadzi swój własny gang. On jest właśnie takim młodszym od Ojabuna gangsterem, który chce wprowadzić nowe porządki. Chce, żeby zerwać z tym starym systemem, w którym tkwi Jakuza. Chce jakby, żeby ta gangsterka była bardziej taka ucywilizowana, żeby oni byli, żeby on nie był już ojcem chrzestnym, a prezesem spółki, a pozostali członkowie Jakuzy, żeby byli niejako pod nim jako tacy kierownicy, no i on stara się przeciągnąć inne rodziny, inne syndykaty te mafijne na swoją, na swoją korzyść. Jest osobą bezwzględną, jest osobą, która ciągle szuka aprobaty i poklasku przez to, że właśnie chce wygrać z, z Ishidą, natomiast ukrywa przed wszystkimi to, że jest osobą też obłożnie chorą i to jest taka sprawa, którą my widzimy, natomiast co się stanie z tą chorobą, jak ona wpłynie na jego losy, no to musicie się tego dowiedzieć dopiero oglądając serial. Kolejną barwną postacią tego serialu jest niewątpliwie Hiroto Katagiri, czyli policjant, który w czasie, gdy inni policjanci układają się z Jakuzą, no, stara się zachować kręgosłup moralny, jest wiernym mężem, ojcem rodziny, który dba o tą rodzinę, boi się o nią i współpracuje z naszym głównym bohaterem, Jake'em, w celu właśnie zdekonstruowania tej mafii, zdekonspirowania ich i tego, żeby no, jakby w tym świecie, który, którym rządzi Yakuza, która wpływa nie tylko na, jak się okazuje, na policję, na prasę, ale też nawet na najwyższe szczeble władzy, żeby z nimi w jakiś sposób walczyć. A ostatnią bohaterką, którą tutaj wspominam, bo jest ich naprawdę cała masa, jest Amy, czyli surowa, ale sprawiedliwa szefowa Jake'a z gazety Meicho. Jest to taka nieustraszona kobieta, silna, dziennikarka śledcza, która prywatnie stara się odnaleźć w życiu pomiędzy opieką nad dorosłym, chorym psychicznie bratem, a jakimś tam związkiem, który próbuje tworzyć. Jest zawsze jakby sprawiedliwa, stara się, żeby Jake, jak znajduje jakieś tam tematy w tej pracy, gdzie na początku jest mu bardzo ciężko, jako Amerykaninowi, przystosować się do tej pracy w, w Meicho w Tokio, to zawsze właśnie ona staje między nim a szefem tej gazety po stronie właśnie Jake'a. I chroni go, żeby on mógł, bo widzi w nim ten talent do, do pracy reporterskiej I, i przez to, że go chroni, to okazuje się, że później Jake staje się właśnie takim reporterem z krwi i kości, który znajduje świetne tematy śledcze i ona też jakby uczestniczy, tworzą taki zespół dziennikarzy śledczych, którzy rozpracowują jakuzę i tą korupcję w japońskiej policji. Także, tak jak słyszycie, są to bohaterowie z krwi i kości, ich y, historie, ich y, osobowości są pogłębione, mają różne motywacje, jest tutaj wiele odcieni szarości, nie ma tak, że ktoś jest y, z gruntu zły y, albo że ktoś jest y, jedynie dobry. Ci bohaterowie są naprawdę zniuansowani. Także jest, jest to świetny zabieg reżyserski, który pozwala nam właśnie zagłębić się w ten świat y, Tokio czy też szerzej Japonii lat 90. No i teraz przejdźmy właśnie do tego świata przedstawionego. Słuchajcie, to jest mega klimat. Widać, że twórcy się przyłożyli. Widzimy lata 90. w Japonii. Jest świetnie oddany klimat tych lat. Ludzie chodzą z, z na przykład słuchawkami na, na pałąku. Normalnie słuchają sobie mp3. Wszyscy w tym serialu palą papierosy. I to widać na przykładzie naszego głównego bohatera Jake'a, który na początku zapytany w kilku... Sytuacja, mówi, że nie, ja nie palę i kilka osób tam mu proponuje, po czym jednak widać, że czy to tam się spotyka z jakimś informatorem, czy gada z policjantem, czy rozmawia z kumplami z gazety po pracy i potem wciąga się w ten nauk palenia i wszyscy tutaj palą mężczyźni, kobiety, ludzie z marginesu gangsterzy, biznesmeni, policjanci, dziennikarze po prostu wszyscy palą papierosy. Widać, że to było wtedy powszechne kolejna sprawa, wszyscy chodzą do barów, także ludzie spotykają się w barach, no nie siedzą w internecie, bo internet dopiero raczkuje, także wszyscy spotykają się gdzieś tam w takich spowitych dymem papierosowym barach, gdzie piją sobie no, zapewne sakę, a nie jakąś tam amerykańską whisky czy polską wódkę, czytają dużo gazet, jest m.in. wspominany z takich popkulturowych smaczków zespół Backstreet Boys czy NSYNC, okazuje się, że bohater Sato jest wielkim fanem Backstreet Boys i na co nasz główny bohater Jake reaguje śmiechem. Widać, że to jest taka fascynacja Japonii Zachodem. Natomiast jak ten Amerykanin patrzy na to jak zapatrzeni właśnie są ci wszyscy Japończycy w to jak on mówi, jak się ubiera, czego słucha jakiej muzyki, no to właśnie patrzy z takim z początku politowaniem, a później jakby ze zrozumieniem na to, że ci Japończycy Właśnie mają taką fazę na tą kulturę, kulturę zachodu. A teraz krótko o minusach tego serialu, no bo też jakieś sobie tam wypisałem, ale jest ich naprawdę niewiele po pierwsze, czasami sceny są przeciągnięte, trochę za długie wydawać by się mogło, że no, można było je skończyć wcześniej jakąś krótką, mocną puentą czasami są po prostu za długie drugi minus, no to jest naprawdę dużo wątków fabularnych wydaje mi się, że może czasami wręcz za dużo naraz jakby zostajemy wrzuceni w ten świat jakuzy policji, tych dziennikarzy śledczych, tego jest naprawdę dużo, tak, także jak Wam powiedziałem wcześniej o tych bohaterach, którzy mi się najbardziej podobali, no to ich jest znacznie więcej, także jak się wgryziecie w ten serial, no to zobaczycie, że właśnie każdy może znaleźć jakby jakiegoś bohatera, któremu może kibicować, ale z drugiej strony jest ich bardzo dużo, także czasami ciężko się połapać w tych zależnościach następny taki minus, ale no to taki minus, który zdarza się bardzo często, no to powtarzające się klisze filmowe, czyli mamy młodego gangstera o głębim sercu, mamy obcokrajowca, który jest niezrozumiany przez miejscowych, mamy wątki takie czysto romantyczne, wojnę starego świata z nowym światem, czyli takie rzeczy mało odkrywcze, które są taką sztampą, no ale występują, no bo taki był widocznie ten pierwowzór J. K. Adelstina, także no to może być minus, ale dla niektórych może być właśnie plus. I ostatnim takim minusem, który, no, dla mnie jest minusem, może dla niektórych w ogóle niezauważalną kwestią, jest takie powierzchowne potraktowanie wątków romantycznych w tym serialu, bo to jest taki serial gangsterski, kryminalny, ale te wątki romantyczne w wielu przypadkach u wielu bohaterów są naprawdę istotne. Czy to jest rodzina, czy to są jakieś takie związki, są związki heteroseksualne, homoseksualne, są takie. Związki, które są na chwilę, są takie, które próbują przetrwać w tym zniuansowanym, szarym świecie. Natomiast ta miłość nie jest w życiu tych bohaterów najważniejsza. Czasami wręcz te związki są takim dodatkiem do ich życia, a nie są siłą taką napędzającą. A ja, jako taki romantyk, lubię jak w tych serialach, właśnie ta miłość, przyjaźń, te uczucia wybijają się na pierwszy plan. Tutaj na pierwszy plan wybija się właśnie ta szara, Rzeczywistość, walka gangów, ta współpraca policji, dziennikarzy śledczych to jest właśnie sól tego serialu. Natomiast te wątki romantyczne one są, ale są gdzieś na dalszym planie. Także, jeżeli lubicie takie brutalne, mocne kino z taką posypką jakiegoś romantyzmu, miłości, przyjaźni, to będzie serial dla Was. I na koniec moja ocena tego serialu. Wcześniej tego nie robiłem, ale wydaje mi się, że to jest ciekawe, żeby właśnie oceniać w skali od 0 do 10. Temu serialowi daję 8 na 10. Mi się on bardzo podoba. On jest dynamiczny, jest mocny, jest czasami brutalny, ale czasami jest taki intensywny. Jeżeli chodzi właśnie zarówno o takie wątki akcyjne, ale też takie pogłębione te historie tych postaci, widać, że no Ktoś się bardzo postarał, żeby ten świat przedstawiony był bardzo ciekawy, zniuansowany i taki nieoczywisty, co w dzisiejszych czasach, gdzie seriale są nieraz proste i niewymagające myślenia, jest po prostu rzadkością. Także polecam Wam jeszcze raz serial Tokyo Vice na HBO Max. A drugim dziełem, którym się dzisiaj zajmiemy, to jest właśnie film The Zone of Interest, czyli Strefa Interesów. Jest to dramat wojenny, koprodukcja Wielkiej Brytanii, Polski i USA, która zdobyła właśnie dwie nagrody Amerykańskiej Akademii, czyli dwa Oscary. Są to Oscary za najlepszy dźwięk oraz za najlepszy film międzynarodowy. No i dlaczego ta produkcja jest tak wybitna, o tym powiem Wam. Nie będzie to jakaś składna recenzja tak jak w przypadku tego serialu bo ten film po prostu emocjonalnie mnie zmiażdżył oglądałem go wczoraj wieczorem z żoną no taki po prostu film na wieczór w piątek okazuje się że po prostu to był taki roller coaster emocji i nie tyle w obrazie, co w dźwięku zasłużony Oscar za dźwięk i o tym pokrótce wam opowiem właśnie w tym segmencie Szklanki Pełnej Kultury. A o czym opowiada film Strefa Interesów? No słuchajcie, opowiada o życiu pewnej rodziny, która mieszka sobie w latach 40. Na terenie Polski, pod Krakowem. Jest to rodzina, która składa się z męża, żony, kilkorga dzieci. Widać, że to jest dobrze sytuowana rodzina, bo oni mają służących, mają osoby, które zarówno tam podają im posiłki, sprzątają, zajmują się ogrodem. Także widać, że ten dom, który, w którym rozgrywa się akcja tego filmu, to jest taka, można powiedzieć, nawet willa, bo tam jest na ogrodzie, jest basen, jest szklarz. W pewnym momencie do, do żony naszego głównego bohatera przyjeżdża y, matka jej, no i jest zachwycona, że mówi w rozmowie, że o droga córko, jak to się udało Ci życie, że mieszkasz w takich wspaniałych okolicznościach. No i ta córka przechadza się po tym ogrodzie, pokazuje piękne kwiaty. Gdzieś tam po tym ogrodzie, oprócz tego, że biega, biegają uśmiechnięte dzieci, biega sobie też pies merdający ogonem. No i wszystko byłoby pięknie, gdyby nie to, że e, ogród e, tego domu i cały ten dom, ta willa, e, przylegają do e, muru obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Naszym głównym bohaterem jest komendant tegoż obozu Rudolf Hess, e, pani Hess. I cała rodzina naszego komendanta. I przyglądamy się przez ten obraz filmowy, jak wygląda życie rodziny komendanta głównego owozu koncentracyjnego w Auschwitz, jak wygląda życie takiej niemieckiej rodziny. Y gdzie na pierwszym planie mamy właśnie to, jak, się, jak to widać, jak pan Hes sobie wychodzi do pracy, a w domu zostaje żona, która zajmuje się dziećmi, zajmuje się plotkami, przychodzą koleżanki na jakieś tam plotki, mówi tam o, o jakichś ciuchach, mówi o jedzeniu, no, mówi o takich rzeczach życia codziennego. Natomiast. Co uderza w tym obrazie filmowym? To jest to, co widać na drugim, trzecim, czwartym planie. Słuchajcie, to jak to jest przedstawione, że rozmawiają sobie normalnie jakieś tam kobiety w średnim wieku, a my widzimy te, te obrazy, są w ogóle sposób kręcenia też. Był tutaj polski kamerzysta, wybitnie to zrobił. Te obrazy są takie stateczne. Jak zaczniecie oglądać ten, seri ten serial, ten film, to zda zdacie sobie w pewnym momencie sprawę, że tam nie ma dużo jakichś takich najazdów, odjazdów. Tam, to nie jest film akcji. To jest film, który pokazuje, jak w soczewce, jak wyglądało życie takich niemieckich rodzin, które były. Jak to zło można było ubrać w jakieś takie ciuszki spokojnego życia rodzinnego. To, co w tym filmie uderza, to jest właśnie ten wybitnie zrobiony dźwięk. Kiedy na przykład widzimy, że ludzie w ogrodzie przy tej willi opalają się, kąpią się w basenie, piesek sobie biega, a my widzimy dym, który się unosi z krematorium. Widzimy na przykład, jak witają naszego tego komendanta i salutują mu jego jacyś tam oficerowie. Słyszymy na przykład podczas rozmów w środku tego budynku, rozmawiają sobie bohaterki, a my słyszymy jakieś pojedyncze wystrzały, wiadomo co się tam dzieje, słyszymy jakieś krzyki. To jak na przykład zostało zrobione taki kontrast, że mamy to co się dzieje za dnia, a na przykład w nocy, gdzie jest pokazane to jako kamera termowizyjna, widzimy pewną dziewczynkę, która chodząc po tych miejscach, gdzie więźniowie pracowali, na przykład wkłada jabłka do ziemi, żeby oni mieli co jeść, jakieś tam ziemniaki ukrywa. I widzimy to, że byli ludzie, którzy pomagali, i byli też ludzie, którzy po prostu żyli. I to, jak właśnie jesteśmy w domu tego czystego szatana, jakim był Rudolf Hess, jak widzimy, że on jest wspaniałym ojcem, wspaniałym mężem, jak on się dba o tą swoją rodzinę, jak on się o nią martwi, jak on się czyta na przykład bajki na z dzieciom, a doskonale wiemy, jakim był bydlakiem, jakim był po prostu szatanem w ludzkiej skórze, co robił w swojej pracy, tak? Ale nie mamy tego pokazanego wprost. Nie widzimy w tym filmie, w tym obrazie, nie widzimy śmierci, nie widzimy morderstw, nie widzimy bestialstwa i to jest tym mocniejsze, słuchajcie. Są takie przebitki, gdzie na przykład nasz główny bohater rozmawia sobie, przychodzą jakieś tam inżynierowie i rozmawiają, jakby to po prostu był jakiś kontrakt budowlany, a my widzimy, jest taki w pewnym momencie z lotu ptaka widok. I widzimy, że dwóch panów tłumaczy naszemu komendantowi obozu koncentracyjnego, jak udoskonalić krematorium, żeby można było więcej ludzi eksterminować. I oni nie mówią y, o ludziach, tylko jakby to, były, jakby to były zwierzęta albo jakiś produkt, po prostu to, jak, jak to jest. Wybitnie pokazane to odzwierzęcenie Niemców, nazistów, to, co, to jak oni byli, po prostu mieli zwichrowane mózgi na punkcie właśnie tej, tego holokaustu, eksterminacji ludzkości. To jest coś bardzo uderzającego. To jak to zostało zagrane, właśnie świetna rola tutaj aktorów, którzy wcielili się w rolę Rudolfa Hessa i pani Hess. W rolę głównego bohatera wcielił się Christian Friedel, natomiast w rolę jego żony Sandra Hüller i obydwoje zagrali tutaj wybitnie. Widać to, jak po prostu ten nasz główny bohater jest kompletnie odklejony od rzeczywistości. Po prostu on sobie idzie do pracy, a potem wraca z niej i jak gdyby nigdy nic, potrafi sobie pójść z dziećmi, popływać na kajakach. Widać jak on na przykład lubi konie, lubi jeździć sobie konno, że w pewnym momencie musi zostaje przeniesiony z obozu Auschwitz do innego obozu, ale żona chce zostać w tej willi, więc on jakby żegna się z żoną, z rodziną. Mówiąc, że tam będzie co jakiś czas mógł do nich przyjeżdżać, bo będzie musiał pracować, i żegna się też właśnie ze swoim jakimś tam ukochanym koniem. Także jest to pokazane, że on w jakiś swój pokręcony sposób. No, z jednej strony był kochającym jakimś tam mężem, ojcem i na przykład lubił zwierzęta, a z drugiej strony był po prostu bandytą, człowiekiem pozbawionym skrupułów. Są w tym filmie mega mocne sceny. Jest na przykład taka scena, która przedstawia, jak on sobie rozmawia przez telefon i w pewnym momencie przychodzi. No, prawdopodobnie jakaś tam więźniarka siada sobie i widać, że ona tam zdejmuje buty. Potem już to nie jest pokazane, tylko jest pokazane jak on on schodzi do łazienki i myje sobie części intymne, czyli jakby jest to nam tak pokazane, żebyśmy wiedzieli, że chodziło o, o uprawianie seksu tak? z, z więźniarkami. Także no, jest pokazane to, w jaki bestialski sposób on się zachowywał wobec ludzi i jest to skontrastowane z tym, jak ta rodzina tutaj sobie żyje. I widać, że Dzieci sobie chodzą do szkoły, ta mama je wyprawia do tej szkoły, daje im jedzenie, że one sobie wychodzą, one się tam bawią. Widać, że jest na przykład motyw Hitlerjugend, że one tam należą do Hitlerjugend. Potem po latach, że tam zawiązują jakieś tam miłości te dzieci, jakieś tam nastolatki, widać, że jest jakaś tam para, która się całuje pod tym domem, a w tle na przykład jest słychać pociąg, i widać parę unoszącą się właśnie z tego parowozu. No i wiemy, co pociąg przyjeżdżający do obozu koncentracyjnego oznacza: że to jest kolejny przyjazd ludzi, którzy przyjechali na śmierć. I to jest po prostu tak mocny obraz. To jest tak dobitnie pokazane, że można się Wzruszyć, można być jednocześnie złym na to, że taka historia w ogóle miała miejsce, a z drugiej strony no jest to bardzo ważne i jest to bardzo świeże spojrzenie, bo no, takich filmów, czy to o Holokauście, czy o II wojnie światowej, no, było już naprawdę w historii kina wiele. Natomiast pokazanie y, takiej banalności zła. Tego, że zło to nie jest y, jakiś y, macho, mężczyzna, który po prostu swoją siłą fizyczną pokazuje dominację nad innymi, tylko to może być zwykły facet, y, który ma rodzinę, y, ma znajomych, których sobie chodzi na imprezy, a w pracy robi po prostu rzeczy złe i jest y, szatanem w ludzkiej skórze. Także pokrótce to, to takie moje wrażenia na gorąco. Na pewno y, największe wrażenie na mnie wywarł ten dźwięk, który oznacza więcej w tym filmie niż obraz. Po drugie też podobał mi się taki zabieg artystyczny, gdzie w pewnym momencie pod koniec filmu y, nagle jest takie zwrócenie się, y, przebicie czwartej ściany. Gdzie z tej historii, która dzieje się, jest zakotwiczona w tych latach 40., -tych przenosimy się do współczesności i widzimy jak panie sprzątające, które są zatrudnione w Muzeum Auschwitz-Birkenau, które sprzątają właśnie krematoria, które sprzątają, czyszczą miejsca, gdzie są na przykład pokazane za, za taką pleksą. Te rzeczy, które zostały pozostawione tam na rampie przez więźniów obozowych, czyli mamy na przykład buty, mamy różnego rodzaju walizki, rzeczy osobiste. Zresztą nawet jest taka scena w tym filmie, gdzie panie, właśnie niemki, żona tego naszego głównego bohatera rozmawia sobie z koleżankami o tym, że o wiecie, co udało mi się znaleźć ostatnio w paście do zębów? Właśnie jakiś tam diament, a tamta jej rozmówczyni odpowiada o. Oto jak, jaka byłaś sprytna, że udało ci się znaleźć. A ta e, żona Hesa mówi na to, nie, to oni są tacy sprytni. W kontekście, że właśnie to byli ci e, e, żydowscy e, więźniowie, którzy przybywali do tego obozu z swoim majątkiem życia i starali się gdziekolwiek ten majątek schować, bo wiedzieli, że takie coś w tych warunkach, nie wiedząc gdzie w ogóle są zabierani, że mo można jakoś przeżyć dzięki temu. A, a to było po prostu tak pokazane, że dla, tych, dla tej yy, żony Hesa to było po prostu nic. Także kończąc, myślę, że moja ocena tego filmu to będzie 9 na 10, ten film jest no, bliski perfekcji, na mnie wywarł ogromne wrażenie, zszokował mnie tym właśnie świeżym, nowatorskim podejściem, tym, że no, bez jakichś tam szastania kamerą można na takich spokojnych kadrach pokazać i usłyszeć dzięki świetnemu dźwiękowi, który został właśnie sparowany z tym obrazem, można stworzyć dzieło tak mocne i tak wyraziste, tak inne od dotychczas stworzonych w tej tematyce Holokaustu i II wojny światowej. Także powiem Wam tylko tyle, pójdźcie do kina, obejrzyjcie ten film, ale bądźcie gotowi na olbrzymie, olbrzymie jakieś y, wzruszenia i y, wiele emocji. To było na tyle w piątym odcinku serii Szklanka Pełna Kultury. Mam nadzieję, że te recenzje się Wam podobały. Jeżeli czekacie na następne, to zaobserwujcie podcast, szklanka do połowy pełna na Spotify. Możecie mnie też zasubskrybować na YouTubie. Pamiętajcie, że jestem na Instagramie. Zapraszam też na grupę Facebookową, szklanka do połowy pełna, podcast możecie się tam zapisywać. Tam będę pisał o takich pozakulisowych rzeczach związanych z projektem szklanki do połowy pełnej, bo to nie tylko podcast, ale także blog i prowadzenie social mediów związanych właśnie ze szklanką. Także dziękuję za wszystkie odsłuchania, za wszystkie obserwacje, oceny i słyszymy się już niebawem.